kolejna część powieści Piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nabycia na kapitalbook.pl. Proszę Państwa, tytuł tego mojego wystąpienia Zepsucie współczesnego świata nastręczył mi pewne problemy. Otóż, ale to nie szkodzi, bo zadany temat czasami prowokuje do jakiejś refleksji. Otóż pytanie, co to znaczy zepsucie? Zepsucie kojarzy się z gniciem jakiegoś fragmentu rzeczywistości, a niekoniecznie całości, więc trudno powiedzieć, że współczesny świat gnije, bo jak widzimy, nie gnije, bo jeszcze jesteśmy. I w tym świecie są przecież zjawiska bardzo pozytywne, wcale nie wszystko idzie tylko i wyłącznie na zatracenie. Trudno mi powiedzieć o gniciu współczesnego świata, jeżeli powiedzmy ktoś oglądał Pasję Gibsona. Czy serial Chosen, czy nawet tak jak tu się spotykamy, no nie jesteśmy częścią gnijącego świata. Więc raczej mówiłbym o kryzysie, ewentualnie upadku. Kryzys to jest takie pojęcie chyba bardziej nadające się do tego, z czym mamy do czynienia. Czy to jest upadek? No upadek to jest taki kryzys, którego się nie można podźwignąć. Czy ta cywilizacja współczesna jeszcze się zachodnia się jeszcze podźwignie, to trudno mi powiedzieć. Myślę, że przyszłość pokaże, a w każdym razie trochę zależy również od nas. Proszę zrozumieć dosyć trudne moje zadanie. Sala jest duża, gwar jest naokoło, więc nie jest to proste. Jaką miarą mierzyć kryzys, bo czy zepsucie, czy upadek? Zjawiska, z którymi mamy do czynienia w współczesnej cywilizacji, na przykład spadek liczby ludności, fakt. Malejąca dzietność, fakt. Malejąca konkurencyjność gospodarek zachodnich, zwłaszcza zachodniej Europy, fakt. Rozkład rodziny. Fakt. Oczywisty. Liczba samobójstw. Rosnąca. Może nie we wszystkich krajach, nie jakoś dramatycznie, ale w niektórych bardzo poważnie. Upadek systemu edukacyjnego. Fakt. Kłaniam się pani kurator, pani Barbarze. Brak poczucia sensu. Ja myślę, że to jest element... To będzie długo. Dobrze. Brak poczucia sensu w kulturze. Kultura, która się rozładzi na boki. Nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Awangarda kulturalna czasami wyprawia takie rzeczy, że właściwie nie bardzo zrozumieć, ile to, jak daleko to jest od szpitala psychiatrycznego. Ale ja zajmę się może czymś, co jest najogólniejsze, czy właściwie dotyczy każdego z nas. Sposób spędzenia wolnego czasu. Otóż my żyjemy w takiej epoce, którą ktoś nazwał wiekiem dostępu, dostępności. Age of access to nazwano. Wiek dostępności to znaczy, że nam się wydaje, że bardzo dużo możemy osiągnąć. Mamy duży dochód. Teoretycznie coraz więcej czasu wolnego, weekendy, wolne soboty, majówki. Mamy więcej czasu. No i pytanko takie zasadnicze, jak ten czas spędzamy? I myślę, że naszą kulturę, naszą mówię, bo wszyscy w tym jesteśmy, mniej lub bardziej. Niektórzy bardziej, ci co najbardziej szkodzą, to chyba najbardziej. Ale jak ten czas spędzamy i jaki jest sens spędzania czasu w taki czy inny sposób? Bo ktoś może spędzać czas czytając dzieła Platona. Czegoś z tego się dowiaduje. Ktoś inny może obejrzeć Pasję Gibsona, coś z tego wyniknie.
Ale jak patrzę w metrze na młode pokolenie, to bardzo często widzę tłum młodych ludzi z telefonami, gdzie tam czasami zajrzę i tam są jakieś memy, jakieś wiadomości niepotrzebne, mówiąc. Krótko mówiąc, niepotrzebne. I to wypełnia bardzo dużą część czasu. Spędza młode pokolenie dużą część czasu spędza na przekazywaniu i odbiorze niepotrzebnych wiadomości. Co to znaczy potrzeba? Co jest potrzebne, co nie? Jeżeli dziewczyny oglądają filmiki o modzie, no to jakieś to jest potrzebne. Ja nie mówię, że nie. Jeżeli młodzi mężczyźni tam interesują się koszykówką czy coś i sprawdzają wyniki, to to jakoś zaspokaja ich potrzeby. Ale ja mam wrażenie, że to jest minimum jednak, jakaś niewielka część tego czasu, które w tych mediach młode pokolenie spędza. Więc mamy coraz więcej wolnego czasu, ale mam wrażenie, że spędzamy go w coraz mniej sensowny sposób. I być może, i powiem rzecz szokującą, czy może się Państwo nie zgodzą, ale ja wcale nie wiem, czy największym zagrożeniem współczesnej cywilizacji nie jest tak zwana rozrywka. Co to znaczy rozrywka? Od słowa rozrywać, to znaczy zabawiać, to jest wypełniać czasu, który służy nie pozyskiwaniu wiedzy, doświadczenia, jakiejś mądrości, tylko żeby nas zabawić. Oczywiście mecze piłkarskie są ciekawe, sam jestem kibicem skoków na przykład, bardzo mnie to zajmuje, ale czy to tak bardzo buduje, jeżeli się to uprawia masowo? Nie wiem. I wypełnia to cały czas. Wcale nie jestem pewien. Stało się coś takiego, co teoretycy mediów nazywają, czy takie hasło rzucili, że środek jest przekazem. Coś w tym jest. Proszę zauważyć, że najpierw tworzy się środek przekazu, medium społecznościowe, stronę internetową, kanał telewizyjny i tak dalej, a potem myśli się nad tym, co tam ma być. I wtedy powstaje problem tak zwanego contentu. Content. Proszę zauważyć, ile jest mowy teraz, jaki ma być content czegoś. Czyli mamy środek przekazu i naprawdę nie wiemy, co przekazywać. I jak nie wiemy, to nadajemy to, co idzie najłatwiej spod lewego palca małego, a publiczność to kupi. I to jest wypełniać czasu, które dystrybuuje wiadomości niepotrzebne, a czasami szkodliwe. Myślę, że to jest ten środek codziennego podkopywania naszej cywilizacji. Więc naprawdę jest ważne, w jaki sposób ten wolny czas wypełniamy, czy czytamy książki na przykład, czy oglądamy jakieś sensowne przedstawienia czy filmy, czy sięgamy po wiadomości typu instant, szybkie. Zabili go i uciekł, tam ktoś zdradził, ktoś oszukał, kogoś złapali, a powinni wsadzić, a nie wsadzili. Zajmujemy się plotkami o tym, o ta pani to tam się poślizgnęła, albo się tam komuś sterczały włosy w telewizji, ha, ha, ha. Wybiera się człowieka, który ma krawat dobrany do koloru oczu, ja chyba nie. Więc to jest efekt upadku przeciętnej inteligencji. To jest fakt po prostu. Te wskaźniki IQ w społeczeństwach zachodnich spadają. W badaniach masowych te wskaźniki IQ spadają. I pytanie jest, czy z tym w ogóle coś można zrobić. Zastanawiałem się, jaki jest podstawowy taki czynnik, który może troszeczkę to zmieniać, bądź w ogóle powoduje nami, jak spędzamy wolny czas. Myślę, że to jest ciekawość. Ciekawość jest bardzo ciekawym fenomenem,
Bo ludzie są ciekawi różnych rzeczy. Ktoś może być ciekawy na przykład rozwoju wczesnej dynastii Han w Chinach, a ktoś może być ciekaw, ile zarabia gwiazda koszykówki. To nie jest ta sama ciekawość, bo jedno może nie służyć praktycznie niczemu, ale pogłębia pewną wiedzę o świecie. Zarobki gwiazdora koszykówki myślę, że niewiele posuwają nas co do wiedzy o świecie. Poza tym, że zawsze będzie wniosek, że najgłupiej zarabia się największe pieniądze. No to i tak wiadomo od zawsze. I skończę może na jednej uwadze dotyczącej upadku edukacji. Mianowicie bardzo popularna jest taka teza, że w szkołach powinno się przede wszystkim uczyć umiejętności. Otóż, jeżeli uczy się umiejętności kosztem wiedzy, to mamy coraz większy problem. I powiem tak najogólniej, czemu służy uczenie wiadomości czy wiedzy? Ono ma znacznie głębszy sens, dlatego że posiadanie umiejętności pozwala odpowiedzieć na pytanie jak. Jak coś zrobić? Natomiast wiedza uczy po co? Po co i dlaczego? Bo jeżeli wiemy więcej, to łatwiej dotrzemy do refleksji, jak to w ogóle jest. Dlaczego ludzie się tak zachowują, co na nich wpływa, po co są jakieś spotkania tego rodzaju, po co kupujemy książki, bo umiejętność to jest to, żeby wyciągnąć pieniądze z kieszeni i zapłacić. Umiemy, ale po co, to jest troszkę bardziej skomplikowane i naprawdę warto tę ciekawość typu wiedza, czyli zadawanie pytania po co i dlaczego, naprawdę kształtować. Więc jeżeli szkoły idą w kierunku umiejętności, czy wyłącznie umiejętności, to tym bardziej sprzyjają upadkowi tego IQ w świecie. Nakrzyczałem się już chyba strasznie, zaraz mi głos wysiądzie, więc proszę wybaczyć, że na tym skończę, chyba że Państwo mają jakieś pytania. Nie wiem, czy w ogóle nic nie było słychać. Słucham? Otóż z kontynuacją może być kłopot, dlatego że przykiwanie krzyków jest dosyć wyczerpujące. Ale dziękuję Państwu bardzo za chociaż te chwile wysłuchania. Nie widziałem jakichś gwałtownych protestów. Więc rozumiem, że Państwo z grubsza się zgadzają ze mną. Dziękuję. Nie, ale chętnie odpowiem na jakieś pytania, gdyby ktoś Państwu chciał zadać. O, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Mam syna, który chodzi do pierwszej klasy szkoły średniej. I co zauważyłam? Że pana książki są strasznie zwalczane w szkołach. Coś niesamowitego. Proszę? Jakie są te książki? Zwalczane. No, mam świadomość tego, że to, co piszę i to, co mówię, nie jest na rękę, zwłaszcza tym, co chcą stworzyć społeczeństwo zatomizowane i tylko, że tak powiem, dyrygowane według jakichś tam impulsów, żeby włączyć, wyłączyć, posłuchać ich, a nie myśleć. Więc jestem atakowany też za jakąś straszną ideologizację nauki, co trudno mi powiedzieć, czy to, co powiedziałem, jest ideologią. No to jest, można powiedzieć, pewna refleksja na temat poznania. Tego właściwie, po co poznajemy świat, my dorośli, ale dzieci szczególnie. Więc jeżeli ktoś to zwalcza edukację. No, można się ze mną nie zgadzać w niektórych kwestiach szczegółowych. I jeszcze jedno, między autorem podręcznika a uczniem jest nauczyciel.
jeżeli nauczyciel mówi podręcznik wyrzucić do śmieci, to znaczy, że nie potrafi odnieść się do tego podręcznika. Wcale nie musi być w 100% zgodny. A uczeń powinien umieć przeczytać, zastanowić się i skonfrontować przy pomocy nauczyciela, o co chodzi. Więc to zwalczanie mojego podręcznika wydaje mi się działalnością antycywilizacyjną, krótko mówiąc. Czy ktoś jeszcze chciał? Ja tutaj przed chwilą na targach spotkałem panią z biblioteki, gdzie jako mały chłopiec tutaj z Krakowa, 12 lat i później parę lat później, wypożyczałem książki. W tej chwili mój problem jest taki. Dowiedziałem się, że około 16 tysięcy bibliotek w miastach był taki okres w Polsce wyłączono, więc to jest ta przyczyna praktyczna obniżenia IQ. A moje pytanie jest takie. Mam kilka książek pana profesora kupionych, kilka jeszcze nie. Dzisiaj na pewno spróbuję uzupełnić ten zbiór. Proszę podać jakieś priorytety, żeby czytać, żeby pomóc młodzieży. Bo ja chcę, tylko chodzi o to, żeby w odpowiedniej kolejności, najbardziej skutecznej. Ale ja nie wiem, czy pan chce, żeby ja siebie reklamował, czy konkurencję. Nie, chodzi o to, że dzisiaj na przykład w tym wystąpieniu pan profesor podał parę pytań bardzo praktycznych. Po co i tak dalej. Więc mając takie wskazówki, ja już sam będę wybierał, ale... Z myślą o podobnej rozmowie ja napisałem tą książkę Bunt Barbarzyńców. Nie wiem, czy państwo zauważyli, to jest takie 105 pytań na różne ważne tematy. To jest takie właśnie trochę ABC. Ja tam zadaję sobie i czytelnikowi takie pytanie właśnie. Jaki jest sens tego czy tamtego? Skąd się biorą poglądy na przykład i tak dalej. Więc to jest taki jak gdyby wstęp do tego w ogóle, o czym warto rozmawiać. Zanim przyjdziemy, kto miał rację w polityce tydzień temu, to warto się zastanowić właśnie, po co my się zastanawiamy nad niektórymi kwestiami. Proszę. Panie profesorze, czy uważa pan możliwe i właściwe powrót do wykształcenia klasycznego z greką, z łaciną, z logiką? I czy to nie jest w obecnych warunkach anachronizm i przydatność na przyszłość? Z greką i łaciną to rzeczywiście ciężko by było, natomiast bez logiki to się nie obejdzie. No myślę, że logika jest podstawą w ogóle naszego funkcjonowania. Oczywiście współcześni wymyślają różne logiki, tam wielowartościowe, coś tam, ale naprawdę w życiu to trochę tak jest jak z tą płynną rzeczywistością. Na uniwersytetach uczone głowy myślą o płynnej rzeczywistości, a przepraszam, że ja brutalnie i prostacko zapytam, no jeżeli ktoś uważa, że rzeczywistość jest płynna, to niech uderzy się głową w ścianę. I to jest troszeczkę z tą logiką. Jeżeli A jest większe od B, to B jest mniejsze od A. Jeżeli tego nie przyjmujemy, no to żyjemy w marzeniach i w jakimś rozkojarzeniu, które ostatecznie prowadzi do wariactwa. No niestety, muszę powiedzieć, że dzisiejsza kultura czasami graniczy z domem wariatów. Nie będę wskazywał nazwiska, nie to, ale domyślamy się, o co chodzi. Więc logika jest absolutnie... A greka i łacina oczywiście jest uroczym zabytkiem, ale... I zresztą logika wtedy się zaczynała, ale myślę, że to by troszkę nadmiernie obciążało. Ja jestem realistą i wydaje mi się, jeżeli coś mielibyśmy wybierać, to logika na pewno. Czy jeszcze jakieś pytania? Wiem, że moglibyśmy jeszcze pogadać, ale warunki są frontowe, także ciężko. Ja myślę, że jest sprawa nie tylko logiki, ale w ogóle filozofii, o czym była mowa w poprzednim wykładzie.
czy filozofii po prostu, czyli metodologii nauk, większy krytycyzm wobec wszystkiego, właśnie tenże realizm w odróżnieniu od jakiegoś tam idealizmu czy fantazjowania, więc myślę, że to jest też, poza tym dobra filozofia powinna też polemizować ze złą filozofią, bo filozofia może być również zła i ona też jest sprowadzana właśnie, czy postmodernizm, czy tym niczanizm i tak dalej, więc tak myślę, że co pan po prostu jeszcze o tym sądzi? Zgoda. Ja powiedziałem o logice, bo logika jest takim instrumentem, który pomaga, nawet powiedział pan, dobra, zła filozofia. Która jest dobra, która jest zła? Dlaczego uważam, że większość współczesnych prądów filozoficznych są wątpliwe? Dlatego, że myśliciele odeszli od filozofii przyrody. To się zaczęło moim zdaniem od Kartezjusza, ale zamiast obserwować naturę i wyciągać z tego jakieś wnioski, to pomyśleli, wątpię, więc jestem, czyli w gruncie rzeczy odpowiedź na te pytania są we mnie, w głowie. No ale jak wiemy, ostatecznie to może zmierzać do tego relatywizmu subiektywnego, Berkeley i tak dalej, gdzie każdy ma swoją prawdę. I to jest powszechnie dzisiaj przyjmowane. Każdy ma swoją prawdę. Nieprawda. Każdy ma opinię, ale prawda o zjawiskach jest zawsze jedna. Tylko nie zawsze ją znamy. I czy to jest filozofia? No to jest filozofia. Ja uważam, że to jest filozofia słuszna, a mówienie, że każdy ma swoją prawdę, jest nie tyle niesłuszne, co katastrofalne w skutkach. Więc logika z filozofią, ale właśnie rozumiemy, o co chodzi. To są dosyć proste rzeczy. To naprawdę 16-latek może zrozumieć. Czy jeszcze jakieś kwestie? Bardzo proszę. Jeszcze może tu, tak? Ktoś? Widzimy taki dosyć mocny, przyspieszający w Polsce komunizacja i generalnie czerwona zaraza nam się rozlewa. Czy jesteśmy tak bardzo inni od innych narodów Europy? Bo chyba pan profesor na pewno ma lepsze rozeznanie. Tam chyba to troszeczkę dłużej trwało, a my teraz jakby nadrabiamy tą ideologię Spinelliego, łykamy jak w jakiś dziwnie szybki sposób. Czy to jest wina tego, że Hitler i Stalin wymordował nasze elity? Czy to jest przyczyna jakaś głębsza właśnie w tej środkach masowego rażenia, które mają niesamowity wpływ na nas? Jak pan profesor to ocenia w kontekście Europy? Pan powiedział o czerwonej zarazie, komunizm. Ja napisałem tę książkę o marksizmie właśnie mniej więcej po to, żeby zastanowić się, ile w tej chwili z Marksa jest we współczesnej, dominującej kulturze umysłowej. Bo ja to wskazuję, że jest bardzo dużo, chociaż dekoracje się zmieniły i pewne elementy są inne. Kto inny jest tym wykluczonym, ale pewne rzeczy są te same. Natomiast inaczej to rzeczywiście wygląda w Polsce i krajach postkomunistycznych, gdzie myśmy uciekli w końcu od tej dyktatury marksistowskiej i pozornie żeśmy ją odrzucili, tylko żeśmy się zachłystnęli czymś, co na Zachodzie było nośnikiem tej rewolucji, mianowicie koncepcją wolności. Bo to, w jaki sposób marksizm na Zachodzie rozłożył społeczeństwo, to jest przy pomocy hasła wolności. A myśmy po 89 roku gładko to kupili. Zachwystując się wolności. Tutaj jest najprostsza odpowiedź. Ona jest na to, jak rozumieć wolność. Dzisiejsi anarchiści, nie żadni liberałowie, oni są anarchistami. Mówią o wolności bardzo dużo, tylko jeszcze w dodatku formują zarzut wobec chrześcijaństwa, że to chrześcijaństwo ogranicza wolność.
Na to ja mam tylko prościuteńki cytat, który, że tak powiem, wyjaśnia wszystko. I jest bardzo prosty. Święty Paweł, pierwszy list do Koryntian. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc niech nikt nam nie wmawia, że my, chrześcijanie, ograniczamy wolność. Do wolności trzeba pochodzić ze zdrowym rozsądkiem. Są rzeczy, które wolno i należy je robić. I wolność, jeżeli jest w jakimś zakresie ograniczona, to trzeba poszerzać ten zakres wolności. Ale jeżeli ludzie wykorzystują wolność głupio i sobie szkodzą, to należy mówić, żeby tego nie robili po prostu. I tyle. Więc, ale to jest zaraza, która na Zachodzie. Tam właśnie ten Spinelli przy pomocy wolności, marksizm kulturowy i tak dalej, rozkładają społeczeństwo i myśmy się nagle spotkali. Myśmy odrzucili przymus, dyktaturę komunistyczną, po to, żeby najeść się wolności zachodniej. No, efekt jest taki, żeśmy się zbliżyli, tylko na gruncie niezbyt bezpiecznym. Chciałam się zapytać, co można zrobić dla tej młodzieży, bo ona jest demoralizowana w szkole w tej chwili. To jest tragedia, co się dzieje. Ja myślę, że ja tu sformułowałem pewną myśl, to znaczy, jeżeli młodzi ludzie są ciekawi, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Bardzo często nie są ciekawi, ale ludzie, którzy nie są ciekawi, rzeczywiście już zostali w pewien sposób zniekształceni. Rozbudzać ciekawość w ogóle, do wszystkiego, ale wskazywać, że ciekawość czasami jest, że taką drogą do piekła. Że, tak jak wolność, nie wszystko, co ciekawe, służy. Tak jak wolność, nie wszystko, co robisz, tobie będzie służyć. Przekonasz się, głupstwo zrobisz, to się przekonasz. Lepiej się naucz, co jest warte, a co nie, zanim się skaleczysz. Tak jak małe dzieci, nie pchaj palca do kontaktu. No, małe dziecko można, że tak powiem, odgonić, nastolatka ciężej, wiemy, ale myślę, że tą drogą chyba można do nich trafiać jakoś. Żeby nauczyciele jakoś motywowali te dzieci, a jest odwrotnie. Nie będę się tutaj wypowiadał o nauczycielach. Myślę, że pani kurator wie więcej o nauczycielach dzisiejszych. Ja nie mam żadnych w rękawie badań na temat poziomu wiedzy i pedagogicznej jakiejkolwiek nauczycieli, ale ona, powiedzmy sobie, jest bardzo różna. I to zresztą, mało tego, podejście też takie pedagogiczne. I to w ogóle jest element upadku cywilizacji również. Tak zwane szwedzkie wychowanie. To znaczy, lepiej zostawić, sam się nauczy. Jak dojrzeje, to się może ochrzci, a jak nie będzie chciał, to trudno. Dziecko jest podmiotem niezależnym, nie można go zmuszać i tak dalej. Otóż to jest podstawowy błąd, który tkwi w dzisiejszej teorii wychowania. Małe dziecko jest tak jak z językiem. Proszę zauważyć, małe dziecko uczy się języka. W wieku niemowlęcym ma możliwość wyartykułowania każdego dźwięku, każdego języka na świecie. Ale uczy się tego języka, który słyszy. I zaczyna go używać tego języka, który najczęściej słyszy. Czyli jest to pewnego rodzaju socjalizacja i to jest, dotyczy wszystkiego. Tego pchania w kontakt palca tak samo. Więc nie można powiedzieć, że dziecko się samo wszystkiego nauczy. Jeżeli się tego nie uczy od rodziców i nauczycieli, to albo sobie krzywdę zrobi, albo przyjmie najgłupsze rzeczy w świecie. Taki jest mój pogląd na temat wychowania. Nie wiem, ryzykuję, bo ale muszę powiedzieć, że mam syna, więc jakoś doświadczałem różne blaski i cienia wychowania. Ja raczej jestem szczęśliwy z tego, że on tak wyrósł. Czy jeszcze jakieś pytanie, pani?
Ja mam pytanie odnośnie właśnie tego zepsucia współczesnego świata. Dzisiaj spotykamy się z tym, że na zachodzie kościoły zamieniają się w hotele i kawiarnie i są pełne garaże dewocjonaliów wywiezionych z kościoła. I czy ten upadek, o którym się często mówi, cywilizacji chrześcijańskiej też nas czeka, czy jesteśmy w stanie to jeszcze zatrzymać? Więc właśnie ja unikałem tutaj elementów ideistycznych, ale ostatecznie to się sprowadza do tego. Pytanie, czy właściwie potrzeb Księgi Rodzaju będziecie jako bogowie jest zawsze aktualne. Znaczy współczesna cywilizacja zachowuje się trochę właśnie jak Ewa czy Adam, mówiąc, że sobie poradzą. No nie radzimy sobie. Na tym rzecz polega, że sobie nie radzimy bez wiary, czego dowody tkwią we współczesnej cywilizacji zachodniej zdecydowanie. Ale pytanie było bardziej konkretne. Czy nas to czeka? Czy nas czeka to, co na zachodzie? Trochę to zależy od nas. Jeżeli sobie uświadomimy te takie, powiedziałem, warunki brzegowe, w których działamy. Dlatego ja powiedziałem o rzeczach banalnych. Jak spędzamy wolny czas? Bo można powiedzieć, że ktoś wierzy w Boga, to dobrze, jak nie wierzy, to niedobrze. To jest zbyt proste. Ostatecznie tak. Ale to wcale nie rozbija się tak, że ludzie wierzący to są same anioły, a niewierzący same diabły. To wiemy z praktyki. Natomiast w jaki sposób dojść do tego, że wiara daje naprawdę solidną podstawę własnej egzystencji, dobrego wychowania dzieci, a nawet poczucia szczęścia. Badania statystyczne w Ameryce pokazały, że ludzie wierzący przeciętnie są bardziej szczęśliwi, znaczy odczuwają szczęście bardziej. Więc to wszystko pokazuje, że wiara w Boga jest czymś bardziej pożytecznym, nawet powiedziałbym. Uciekając do utylitaryzmu, to mogę to stwierdzić. Czy my to zauważamy? Jeszcze ciągle w dużej mierze tak. Nawet nieświadomie, bo przecież praktyki religijne na przykład ludzi prostych czasami zdumiewają tym, że to nie ma refleksji o świętym Tomaszu, tylko jest przyzwyczajenie i tradycja. Tylko jest tam instynkt przywiązania nie do ślepej tradycji, pozorów i tam rytuałów, tylko podświadome przekonanie, po pierwsze, że jak ludzie na wsi patrzą na słońce i wschodzące zboże, to łatwiej im zrozumieć metafory Chrystusa niż my, mieszczuchy, które, jakie metafory byśmy chcieli? Z bankowości? Z ekspedycji? Czy z czego? Z informatyki? Nie wyszłoby. I ci ludzie, przypuszczam znowu, bez świętego Tomasza, wiedzą, że pójście do kościoła w sumie nawet z przyzwyczajenia rodzi pewnego rodzaju stosunek do życia. Oni to czują. A ludzie tak zwani wykształceni bardzo często udają, że są mądrzejsi. A potem wychodzi na to, że życie sobie tak psują, że nie daj Boże. Więc mam nadzieję, że w Polsce, znaczy powiem, narażę się okropnie pewnie, ale powiem, że w Polsce najbardziej niebezpieczną grupą społeczną jest tak zwana inteligencja. Jeszcze żyję. Nie, ale dobrze, że rozumiemy się, o co chodzi. Dlatego, że tak zwana inteligencja to ludzie, którzy mądrzą się czasami nie wiedząc. Więc naprawdę dobrze jest, że ktoś wie, co wie, a w co wierzy, a jak nie wie, to niech nie udaje, że wie. Więc ja mam zaufanie do pewnego jednak instynktu Polaków, że jednak nawet jeżeli ta fala nas spycha w tą stronę, to jednak Polacy są tacy uparci, przekorni i tacy niby papugujemy ten Zachód, ale zawsze ostatecznie mówimy, gdzie ktoś nam będzie palec w oko pakował i domowy. Mamy gdzieś taki instynkt, co nam będzie ktoś wmawiał. Więc to jest dobry instynkt w Polsce. Słucham? Nie poddamy się.
Tak, tak, tak. Nie, to jest troszkę instynkt właśnie wynikający z naszej historii. Gdybyśmy się poddawali, to już by nas nie było. Więc upór, przekora, która na co dzień to rozkłada nasze społeczeństwo, bo w Polsce być autorytetem to w ogóle jest niemożliwe. Zrobić coś grupowo jest prawie niemożliwe, ale to daje nam możliwość odpierania różnych szkodliwych tendencji czy wrogich różnych działań. Tacy jesteśmy po prostu. Jeśli nie ma większych pytań, a ja jeszcze resztkami głosu gonię, to bardzo Państwu podziękuję.